Jasiu często przyjmuje komunię świętą i stara się żyć w stanie łaski uświęcającej. Dzisiaj przeczytał sobie urywek z Biblii Świętej, a konkretnie z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału 11, wersety 28-30. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych, i wielu też umarło. I do tego pytanie. Zastanowiłem się głębiej nad tym tekstem i zauważyłem, że w nim nie ma mowy o przeszkodzie w przyjmowaniu Pana Jezusa w komunii, jakim jest grzech, bo to jest dla mnie jasne, ale jest napisane coś głębszego, o jakimś chyba braku zaangażowania się mojej świadomości w tym, kogo przyjmuję. Co o tym myślisz? Masz rację, Jasiu, bez mojej świadomości i współpracy z Nim w tym akcie miłości przyjmowania Jego ciała w komunii świętej, sama obecność Jezusa we mnie niewiele daje. Ja mam współpracować w tym momencie z Nim. Mam pobudzać swoją świadomość, kto przychodzi i kim On jest. Mam się zgodzić na to, by On mógł zaistnieć w mojej świadomości, w moim życiu. W czasie Jego przyjścia do mnie mam z Nim realnie rozmawiać, realnie Go wielbić, realnie przedstawiać Mu siebie, swoje problemy, sprawy, smutki, radości. Jeśli tak nie będę czynił, to moje każde przyjmowanie Jezusa w komunii będzie nadal trwanie w chorobie, trwaniem jakby w śmierci, o czym mówi to Słowo Boże. Jest jeszcze jedno miejsce w Ewangelii, gdzie można jeszcze mocniej zobaczyć to, o czym mówię. To scena z kobietą, która dotknęła się szat Jezusa w tłumie. Musimy wiedzieć, że tam były wąskie uliczki i ludzie musieli się ocierać jeden o drugiego w takim tłumie. I zapewne wiele ludzi dotykało się i ocierało o Pana Jezusa. Ale tylko ta jedna kobieta została uzdrowiona, została dotknięta Jezusową mocą. Dlaczego? Bo wiedziała, kogo dotyka i wierzyła w realną obecność tego, kogo dotyka. I to, co może On w niej uczynić. Oby nasze przyjmowanie Jezusa w tym momencie było w pełni świadome. Pozwólmy Jezusowi na działanie we mnie. On przychodzi do ciebie jako żywy Bóg i chce przychodzić jak do żywej osoby, nie martwej w tym momencie. Spożywaj ciało Pana i zważaj na to, co czynisz i kto przychodzi, a doświadczysz wielkich cudów.